Witam Państwa, mam na imię Łukasz, jestem instruktorem nauki jazdy kategorii E do C w szkole jazdy Kursant. Teraz kursant pokaże, jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu po łuku. Bierzemy. Upewniam się. Jak widzicie Państwo, jeżdżając do łuku, jadąc do przodu, można to śmiało zauważyć, że jedziemy bardzo szeroko. Natomiast dojeżdżając tu do końca, zjeżdżamy sobie. Miałeś wjechać przy lewym słupku, ściągnąć do prawego i odbić w lewo. Tu już nic z tego nie będzie. Zgadza się. W lewo. Tylko i wyłącznie lewo, a lewo i do tyłu jedziemy. Do tyłu. Lewo. Lewo, 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 bo ci za bardzo ucieka. I pamiętaj, jak będzie równoległa do linii, to wtedy równa się do przyczepy. I prawo, 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 bo jeżeli ją za mocno dołamiesz, to później ci przyczepa za bardzo zjedzie na linię. Prawo, 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 bardziej musi się wyrównać samochód przyczep. O, i teraz, jak widzisz, przyczepa zaczyna wychodzić na prosto.